Witam wszystkich w kolejnym odcinku z GTA Vice City. Dzisiaj sobie pojedziemy kupić już klub. No jak widzicie, nazbierałem 20 tysięcy. Trochę to trwało, ale już jest. Tak, w klubie mamy chyba 4 misje. Albo 5. Już nie wiem. Więc tak, ja sobie tutaj od razu już biorę nasz budzik, żeby nagrać 20 minut. Dobra. Oczywiście ja go też tutaj nie nastawiam, żeby wam nie było, żeby nie było wiadomo. O kurde, się przewróciłem. No to biegniemy szybko kupić klub. No i tak. Bye bye, 120 tysięcy. Trochę to mnie kosztowało, ale myślę, że było warto. Dobra. Bierzemy tutaj misję. Dobra. O, jak widzicie, tutaj nasz prawnik sobie siedzi i my wchodzimy. Wyciągnij Jamesa Collinsa z aresztu. Więc tak, do tego będę potrzebował jakiś samochód. Na pewno, bo tak prosto go łatwo nie wyciągnę. To ma jakieś fajne auto. Halo, auto. No to tam będzie na parkingu za klubem. Bo moje niestety wybuchło. Nie no, takim czymś nie będę uciekał. O! Infernus. Dzięki za Infernusa, ziomuś. Dobra, tędy, tędy. I chuj, jebę się o niego. Dobra, jedziemy. Zobaczymy, co tutaj zrobimy. Więc tak, stajemy przed aresztem. Tak. Stajemy tu. I biegniemy szybko, jak najszybciej się da. Tutaj, tutaj, bierzemy paczkę, kartę. Ja wiem, że możecie nic nie widzieć, co się dzieje, ale ja sam nawet nie wiem, co ja tutaj robię. Otwieramy. Tak szybko biegam po tym więzieniu, że nawet nie wiem, co się dzieje. Cam Jones? Yeah, that's me. Dobra, to ty. To widzicie, kamera jest od nas, tutaj ogląda. O, szybko biegać potrafi, nie blokuj! Ziom. Siadaj! Good dog. Kurde, 4 gwiazdki, 4 gwiazdki. Ja, ale to się przed mordą pojawiło, widzieliście? Jaki dodzi tutaj zrobiłem. No, też tutaj bym pojechał. Właśnie ja tutaj miałem w planach ogólnie pojechać. Dobra, teraz tylko... O, tam się odbili. Że teraz nic mi przed mordą nie wyskoczyło. Patrzcie, mam 100 życia, 1 armoru. A teraz na ich oczach ucieknę przed policją. Patrzcie. Farbujemy samochód. Ej. No. Ło kurde, dobrze, że ja miałem hajs w ogóle. No nie widzę, co jest wstecznym. By tutaj nie obić radiowozu. Ani ludzi. Dobra, więc wymijamy wszystkich. Że miałem hajs, bo jakbym nie miał hajsu, to ja nie wiem, jakby to się wyglądało. No jak widzicie, jestem bankrutem, mam 100 dolarów, nawet mnie na armor już nie stać. O, dobra, już się wszyscy zgubili. I tak. Więc jedziemy go zawieźć do domu. Dobra, od razu jak już tutaj będziemy w drugim mieście, no to pobiegniemy po armor, no bo u mnie widzicie, jest u mnie kompletna bieda teraz.
my job and you're my safe cracker. Dobra. $1000, no. Trudna to misja nie była, nie? Ale cały armor mi padł. Nie miałem maksa tego armoru, ale no zawsze coś to było. A no to tutaj od razu szybko pojedę po armor, bo tutaj mi się respi. Pojedziemy od strony studia filmowego, jeszcze stamtąd zbierzemy gotówkę sobie, bo widzicie, u mnie jest kompletna bieda teraz. $1100, co mogę za $1100 kupić? No nic. Co się wbijasz pierwszy, tu jechałem. Dobra. Tutaj jest armor. No to go sobie zbierzemy. Bierzemy armor. Pojedziemy od tej strony. Żeby zebrać jeszcze hajsy, jak wam powiedziałem, z studia filmowego. Tam zostajemy po 7000. Świetnie, świetnie. A tutaj zahamujemy, pojedziemy z tej strony. Świetnie, dobra. Tych tutaj powymijamy i wchodzimy. I od razu zbiorę sobie, żeby mieć 8000, tak na jakieś wydatki małe. To mogę w sumie nazwać, że to jest mały wydatek. Nie zebrało się 7000. Dobra, 4000 są. Niechaj będzie. No to jedziemy szybko do klubu. Teraz nie wiem, jaka będzie misja. Bo wcześniej próbowałem ją nagrać, ale padłem. A że widzicie, że ja nie mam prawie że kasy, no to u mnie jest bieda. A bicie tam ze wszystkimi strażnikami nie miałoby sensu, po prostu szybko należało wbiegnąć po kartę i uciec. Dobra. Więc tak, pojedziemy sobie naszym samochodzikiem i wchodzimy do klubu. Dobra. Jesteśmy w klubie. Mam prostytutka. Zamknij mordę. I tutaj widzicie, z naszego nawet gangu tutaj są. Strzelec. To jest znowu nasz tutaj jest. I siedzi tam nasz koleś, Joe jakiś tam. Jedzie do Munitions i pogadaj z Pchilem. I teraz do Pchila. Do Munitions jedziemy. Dobra. Dobra, dobra. Tam, to akurat pojedziemy sobie drogą od studia filmowego, bo będziemy mieli najszybciej The Ammunitions. Tędy i tędy. O! O kurde. O jacie, widzieliście coś, kiedyś coś takiego? On lata. O ja! Ej, ty ziom! Halo! Ziemia jest na dole! O! Pierwszy raz takie coś widzę w GTA Vice City. Pierwszy raz takie coś widzę. Nigdy jeszcze nie widziałem, żeby samochód latał nad ziemią. Wiem, że są tutaj kody, nie, żeby samochody, żeby można było z samochodami unosić się w powietrzu, żeby można było nimi latać, ale nie żeby jechać w powietrzu. To jest dla mnie wow. Jak takie coś się, pierwszy raz takie coś widzę. Dosłownie, gram normalnie, na limiterze klatek. Na steamowskiej wersji. Pierwszy raz widzę, żeby z samochodem można było jechać po powietrzu. Jak widzicie, to było normalnie w powietrzu. O, to jest nasza tutaj saks, dalej nasze ten jest wyświetlone. Dobra, zapomnijmy o tym. Nie no, zapomnieć o tym to się już nie da. No, wchodzimy do Ammunitions. Rifle Rage. Tutaj widzimy, strzelają wszyscy.
Dobra, tutaj mamy my tych zestrzel cele. Tyle zdołasz w wyznaczonym czasie. No dobra, no to postaramy się. Trudno się skończy. Dobra, dobra. Najbliższy cel jest wart 1 punkt. Dobra. Środkowy 2 punkty. Najbardziej oddalony jest warty 3 punkty. Świetnie. Kontrol albo spację, nic nie będziemy opuszczać. Dobra. Dobra. Dobra, to jak widzicie, najlepszy strzelec w mieście. Oczywiście tutaj chodzi o to, żeby tylko nam, z nami kill poszedł. To ja staram się strzelać za ostatnie. I środkowe. O, dobra. Teraz idziemy do następnego. 23 punkty tutaj zdobyłem. Dobra, w wyznaczonym czasie. No spokojnie, postaramy się. Dobra. Jeden punkt wszystkie są warte. No dobra, no to tutaj takiego flota nie będziemy strzelać. O tutaj widzicie, tutaj jest ta kobieta z GTA 3. Strzelamy wszystkich z GTA 3. Dobra. Widzicie, aimik jest dobry. Na pewno będzie jakiś moja celność jeszcze pokazana, a tutaj będzie jakieś 30%. Nawet nie uwierzycie, ale strasznie ciężko się tutaj strzela tą myszką, tak wycelować w postacie. Tutaj na czas jedziemy. Jak widzicie, mamy 60 punktów, zrobił pewno kill, tyle i musimy pobić jego rekord, żeby pokazać, że jesteśmy zajebistymi strzelcami. Sektor czysty. Dobra. Następna runda. Skończyła mi się pewna amunicja. Mam równe 60 punktów. Teraz mam 30 strzałów i no. Jeden punkt. To jest mogę zdobyć maksymalnie 10 punktów teraz. Nie, gdzie są? Dobra. Do po ścianach wszystko wale. Dobra, przeładujemy. W sumie cało przeładuje. A, 71 już mam, 72. Jeszcze 4 pociski. O, już koniec. Obszar czysty. 12 punktów w tej rundzie. A zdobyłem więcej niż wymagał Phil. I to chyba z tym samym wykonaliśmy strzelnicę, czy to nie będzie? Ocena strzału 58%. No widzicie? Kozak na dzielni. No widzicie, powiedział, że jesteśmy po prostu zajebiści. $2000, pełną broni do amunicji. Tutaj chyba, że teraz będziemy mogli wykonać misję poboczną. Ale to jeszcze chyba nie teraz się nią będziemy zajmować. Idziemy do klubu. I wykonujemy trzecią misję. Z klubu. Dawaj, dawaj, jedziesz, jedziesz. Dobra, dobra. No tutaj.
Ja byłem sobie w ciężarówkę. Tylko żeby mi się tutaj samochody nie rozwalały, bo tutaj samochody naprawdę bardzo łatwo jest je rozepsuć kompletnie. No oczywiście nie tak prosto jak w GTA 3. Chociaż w sumie, jak będziecie chcieli, to o GTA 3 też mógłbym nagrać. Ale to raczej będzie bardzo już dosyć krótka seria. Będzie jeszcze krótsza niż GTA Vice City. Też nie wiem, czy mogę nazwać ją krótką, bo już jest 15 odcinków wrzuconych na kanał. Czy nie wiem ile ich jest, już nawet 20? O, budka telefoniczna mamy nawet. Moja ulubiona budka telefoniczna. Zawsze lubiłem chodzić na misję z butek. Dobra, idziemy do klubu kolejnego teraz. Kogoś jeszcze rekrutujemy? Kierowcę, pewno. O, siedzi w Hill. Siedzi w Hill, siedzi nasz adwokat i pewno tamten. O, Rudy. Elo, mordo. You Tommy? Of course you're Tommy. Dobra. Kurwa, się patrzymy na niego jak idioci. Dobra, i się z nim musimy prześcigać. O, ma sabre. Musimy go wyprzedzić w wyścigu, musimy pokazać, że jesteśmy lepsi. Ja! Wy jesteście nielegalni. Co to kurwa? Need for Speed. Dobra. Wdupimy go na jakiś samochód i się go tak pozbędziemy. Oj, jednak nie da się tak go wdupić po prostu na samochód. Będziemy musieli go normalnie wyprzedzić. Bo jest niestety oskryptowany i się go nie da przewrócić. Dobra, Rudy, chono tu, wracaj. To też jest klub, ale go nie będziemy już kupować. Dalej mnie wyprzedził ostro. Nie wiem, czy go już teraz złapię. Wracaj! Kurde, widzieliście? Teraz dopiero zaczęli nas gonić. Nielegalny niby wyścig. A jak wcześniej jechałem byle jak, to mieli na to wyjebane. No, GTA, co więcej dodać. Ale daleko już jest. Nie wiem, czy go już dam radę złapać. Dawaj, 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 jedziesz, jedziesz. Dajesz mój samochodziku imieniem Sential. Czemu mnie gonicie, a nie go? To, że bawimy się w Need for Speed'a na żywo, to nic nie oznacza. O, jestem, ale tutaj pewno zaraz będzie jakiś koniec misji i tyle będzie. Ja cię przepraszam, zaraz będzie misja, nie zalicz... Nie wygrałeś wyścigu, jasne, nie wygrałem wyścigu. Wy nie wygraliście wyścigu. Dobra, wychodzimy jeszcze raz, próbujemy. Kierowca, dobra, jeszcze raz się z nim pobijemy. Już mamy dwie gwiazdki. Ciekawe, czy dadzą teraz cztery gwiazdki. Jak dadzą cztery gwiazdki, no to już dopiero będzie. Gdzieś tak przy tej sekundzie był nielegalny wyścig. Nie, dwie gwiazdki ciągle są. Dobra, nie możemy go niestety spychać sobie z drogi. Nie możemy niestety. Bo jest oskryptowany. Dobra, i tutaj zaraz będziemy skręcać, bo musimy już ogarnąć trasę. Dobra, tak, a tutaj zwolnimy. I skręcamy. Teraz troszeczkę tutaj. Bo jak wypadniemy, to już go nie złapiemy. Kurde, no dobry koleś. Dobrze mu idzie. Chociaż nie no. Dobre to tylko ja jestem w jeździe. Ale dobrze on daje sobie radę na zakrętach. Strasznie dobrze. Tylko na jednym zakręcie mam szansę go wyprzedzić. Nie mogę się tak oddalić od niego. Muszę być obok niego albo zaraz za nim. Ja ci teraz będę durny wyścig powtarzał, bo nie potrafię wygrać z botem. Dobra, ziomek, zatrzym się w końcu.
nie utrudniaj zadania. Ja cię. Nie złapałem checkpointu. Dobra, chyba już teraz znowu będzie koniec, bo on już na mnie nie czeka. Ale gdzieś tam pojechał. Dobra, do 3 razy sztuka. Ja cię. Teraz głupia będzie walka z botem. A moglibyśmy przejść do ciekawszej rzeczy. No coś zbieramy przecież tę ekipę, nie? No to nie wiem, może będzie. Może teraz zrobimy prawdziwy napad, nie? Ten, nie pewnie co kiedyś wam pokazywałem. Będzie taki prawdziwy napad, jak będziemy się jeździć z tymi. Nie wygrałeś wyścigu znowu. No żeż. Frajerzy! Dobra, ostatnia próba będzie. Do 3 razy sztuka, do 3 razy sztuka. Co ty robisz? Ziom. Dobra. Nie potrafię z nim wygrać. No ma lepszy samochód. To nie fair. Dobra. O, jakbyś sobie w niego tak nie mógł. Nie mogłeś sobie tak w niego przypadkiem przywalić. Nie wiem, czy nie jedziemy dosłownie tyle samo co on. Albo ewentualnie lekko, leciutko szybciej od niego. Może jedziemy leciutko szybciej od niego, jakby tak radiowóz ci zajechał drogę, byłoby lepiej. Dawaj, dawaj, powolutku, będziemy za nim jechać. Może akurat nasz zarys renderowania wyrenderuje mu przed drogą akurat radiowóz. No nie. Kurwa mać, głupiego wyścigu nie potrafię wygrać, no. Dawaj. Jedziesz. Dobra, tędy. Dawaj, dawaj, dawaj. Jedziesz, jedziesz wąski, jedziemy. Jedziemy go do pokonać. Dawaj, dawaj. Kurde, jakby chociaż byłoby to wyrównane, ja bym miał szybszy wóz, on by miał szybszy wóz, on by miał wolniejszy wóz. Ja to rozumiał, a tutaj co, na równe jedziemy? Kurwa macie, jeszcze checkpointu nie wziąłem. Znowu misja niewykonana. Ojacie. Dobra, to dziękuję wam wszystkim za uwagę w tym odcinku. Następny odcinek się pojawi, jak go pokonam. Na razie.